Odbiornik Live to cykl imprez odbywających się w Nowej Hucie. Od maja do grudnia odbyło się tu sporo fajnych wydarzeń muzycznych, między innymi były to jam session, pokazy filmów dokumentalnych muzycznych, a także koncerty. I dzisiaj właśnie odbywa się koncert finałowy tego projektu. Co to jest muzyka? Wiesz co, to jest coś, czego nie da się zmierzyć tak naprawdę słowami pisanymi i mówionymi. Tego się nie da zmierzyć i nie da się o tym opowiedzieć. To jest coś, co słyszysz, to jest pewien smak, konsystencja, która jest poza tak naprawdę definicją. Definicja jest potrzebna niestety krytykom. Nowa Huta ma swoją czarną legendę, w dużej mierze związaną z lokalami gastronomicznymi. W Głosie Nowej Huty z 1971 roku możemy przeczytać o typowym wydarzeniu z takiego lokalu. Wreszcie, gdy zdecydował się on wejść, tamci błyskawicznie wybiegli za nim. Kopali go butami w twarz, tak jak się kopie piłkę, celując zwłaszcza w nos, oczy, w usta. Pani pracowała wtedy w tymże kopciuszku. Tak, oczywiście. Od 1966 roku pracowałam jako kelnerka, stąd mam rozeznanie, jak się odbywały, w ogóle jak wyglądała atmosfera w tymże lokalu. W pobliżu były hotele i ci mieszkańcy hoteli przybywali. Stąd, ale była tam taka rywalizacja między mieszkańcami Nowej Huty, szczególnie Mogiły, a właśnie tymi przybyszami. I na tym tle powstawały właśnie bójki. A gdzie wtedy była milicja, jak się tak tłukli? No proszę pana, te czasy już w Meksyku dawno minęły, w latach 80. w zasadzie byliśmy wszędzie. Sposób patrolowania miasta był tak zorganizowany, że patrole były przy wszystkich lokalach gastronomicznych. Do rozboju przy lokalu gastronomicznym dojść w zasadzie nie mogło. Jeżeli do takich zdarzeń dochodziło, dochodziło w głębi osiedli, gdzie ludzie się już po pijanemu oddalali, a patroli w tym miejscu już nie było. Dziś, jeśli interesujemy się przestępstwami, włączamy sobie telewizor, mamy to na wielu kanałach, są specjalne czasopisma. A kiedyś w prasie były tylko takie małe jakby zajaweczki. I to było bardzo czytane, ponieważ to była jedyne takie źródło, gdzie można było się dowiedzieć o przestępczości w Nowej Hucie, tutaj w Głosie Nowej Huty. Wszyscy byli tam bardzo zainteresowani i miało to, powiedzmy, o wiele większą siłę rażenia niż dzisiaj setki wiadomości o dokonanych zbrodniach. Jedno ze zdarzeń, które było bardzo medialne, była kradzież olbrzymiego zbiornika z tlenem z kombinatu. Zdarzenie to o tyle było ciekawe, że zbiornik był olbrzymi, ciężki, długi. Z kombinatu wyjechał jedną z bram, a pracownicy kapnęli się, że zniknął z kombinatu dopiero w dniu następnym. Osadzony Sybila, wstawajcie. No już, już, już. Za co kiblujecie? Smelduję, że za niewinność. Tak jak wszyscy tutaj. Wszyscy są niewinni. Tak, dokładnie. Macie tutaj swoje fanty. Dziękuję.
paseczek, dziękuję, sznurówki, dziękuję, zgadza się wszystko? Macie wszystko pretensje do władzy? Nigdy w życiu jestem niewinny. Panie Maćku, warunki osadzonych w areszcie karnym były zupełnie inne niż obecnie. Nie było telewizji, nie było siłki, nie było pokoiku, pokoi dla małżeństw. Była wina, była kara. Bardzo często zdarzało się, że były to fikcyjne zatrzymania, fikcyjne akty oskarżenia, szczególnie wobec działaczy opozycyjnych, z których później wielu z takich właśnie aresztów karnych trafiło do więzień po sfingowanych rozprawach. Ostatni gadzik światła. Maćku, słynny Lasek Buloński znajdujący się naprzeciwko głównej bramy wejścia do kombinatu metalurgicznego. Tak, nazwa wzięła się od filmu francuskiego opowieści Lasku Bulońskiego. Tutaj hutnicy wychodzili z kombinatu, szli do tego lasku i uzupełniali niedobory alkoholu we krwi. Panie Maćku, zakupione w pobliskim sklepie produkty alkoholowe konsumowano w tym lasku. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w tym lasku przebywało kilkaset osób. A pamiętajmy, że w kombinacie pracowało 38 tysięcy ludzi, więc co 8 godzin wychodziła zmiana, to były tysiące ludzi i rzeczywiście było ich tutaj więcej niż drzew. No a dziś jest ich znacznie mniej. Ale jak widać, tradycja żyje, jest kultywowana.